Mili Państwo, w dzisiejszym odcinku zdradzę, co robimy dla Was z miłości do kina. Serdecznie zapraszam. Otóż, jakby to ująć, w imię uczuć wyższych digitalizujemy perełki polskiego przedwojennego kina, by pokazywać je na ekranie iluzjonu. Słowo się rzekło. W listopadzie na ekranie iluzjonu zobaczycie prześmieszną komedię pomyłek Dwie Joasie. To historia sympatycznej maszynistki, która z niebanalnych powodów przepoczwarza się w roszczochraną okularnicę od pierwowzór brzyduli. W obu tytułowych rolach ówczesna gwiazda polskiego ekranu Jadzia Smosarska. Miłośników kina przedwojennego z pewnością zachwyci fakt, że dzięki połączeniu dwóch kopii odzyskaliśmy kulminacyjną scenę filmu. Podczas rekonstrukcji wyszło też na jaw, że w jednym z ujęć na ekranie widoczny jest klaps. Kto dostrzeże, ten mistrz. Wiecie, gdzie nas szukać. Widzimy się już za tydzień.